wjeżdża. Odpalana jest kamera, w górę leci lewa dla każdego rajdera. Dobrze, jesteśmy na wizji, panie Mateuszu. Także siemanko, z tej strony Deny. Witam w nowym odcinku. Jesteśmy na Podlasiu. Jedziemy do kolegi od Jamaszki. Spotkamy się i coś pojeździmy. Ej, ziomek! Pyk! Lewa! Dobra, to są my na dwa winkielki. A tu gościu chyba najebany. Co? No tu się idzie zdziwić. Pojedziemy teraz prosto i za niedługo będziemy. Chłopie, ja nie wiem, kto mi wymyślił to szkolenie z roboty w weekend. No te wczoraj i dzisiaj, 8.16 miałem szkolenie, człowieku. No nie, takie dodatkowe jakby tam, ze sterowników PLC. Niby fajne. Dobra, ale jakieś śniadanko za... No, kolego kurwa, jeszcze do roboty musiałem jechać. A godziny do wybrania. Tak, ja pojechałem na szkolenie, to miałem jeść. Hotel taki za 600? No. Na dobre? No, najlepiej. Na obiad to musiałem wydać 200, bo powiedzieli mi, że to i tak oni płacą. Tu stoją, tak. Stoją, kaj, czy mogę jechać? No na takie szkolenia się jeździ. No to nie w tej firmie. Dobrze. Ruszamy. Oprowadź! Co? Się pyta, czy on prowadzi, a tylko on drogę zna. O, Łada jedzie! W ostatnim kolorze swoim. Tomeczku! Tylko ty drogę znasz! Widziałeś tablicę? E! Majster, kurwa, co to robisz? Zapomniałem! No to zapinaj! Zatrzymam się, nie? Myśmy pojeździli. Jezus, z tym dzieckiem jeździć. Zagrałeś to? Tak. To jest taki urwis. Ale z niego chaur, dokładnie. Ja w sobotę jadę na wakajki. W sumie nie wiem, ale ogólnie to na Balaton, na Węgry, a potem do Chorwacji. Ale masz coś zarezerwowane? Nie, z namiotem. Z namiotem? Ja. Jedziemy w 4 osoby. Ten plan wycieczki, to może go odkapię. Bo ja lubię takie tematy, tylko ja jestem taka sierota i jej nigdy nie zabiorę na takie coś. Aha. A czy nie, bo ja nie umiem takich rzeczy planować. Ale to ja nic nie planuję, ja nawet nie wiem, gdzie my jedziemy. Ogólnie plan był jechać na Mazury, może nad morze, potem, ale... To całkiem w moim stylu. No, ale tak mnie naszło, w sumie wiesz.
W sumie nawet bardziej ich niż mnie, bo ja bym chętnie pojechał po Polsce tym razem. Ale wiesz, ich hajs się rozłoży na wszystko. Z namiotem w pizie masz te rezerwacje wszystkie. Ale to jest fajnie w czwórkę, bo wiesz, na te paliwo się złożyć. No, to o to mi chodzi. No albo. Bracie W, nie? Mi się strasznie podoba, ale to jest mega drogi szpas. Te namioty dachowe. A to też musi być takie auto mądrzejsze, nie? Wcale nie, bo to tam kilogramowo jest niby tak, że to idzie do byle gówna założyć. Ja mam oryginalne relikty. No. Tylko że to wiesz, na te tanie namioty dachowe to z piątkę musisz mieć. No to także no. Mnie zawsze, wiesz, skurwiało, że na tej ziemi w normalnym namiocie, nie? Że jak ta ziemia jest zimna, to sobie też jest zimna. A to zależy na czym śpisz, no my to się tam nie spuszczamy, żeby na karimatach spać, tylko materac dmuchany i tyle. No, ale to ja mam takie, wiesz, załęcka jeszcze. No. No, jak my pierwszy raz jechaliśmy pod namiot, to spaliśmy na karimatach. To tragedia była, to ja chłopie, mnie tak wszystko bolało, tak się nie wyspałem. Tak, że... No, to też racja. Potem nie miałeś nic, nie? No. To wiesz, to były takie spontane, jednodniowe, że... Wiesz, nawet kiedyś czegoś zaplanować. No, ogólnie telewidzowie, jedziemy do Raciborza okrężną drogą na Zapiekce. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To znowu wiem, że miałem być o 8 w domu, a to jest niemożliwe w zrobieniu. Pusto. Co? Co? Mówię, że tam są te miejscówka, tam co te zdjęcia robił majster. A, to chodź zobaczymy. Ja, tylko auto. No. Czekaj, jadę się. Dobra, na kółę. No. Czekaj, ja to wolnie podpytam. Ale ja w ogóle to nie makuję, żebym szarpnął. Szarpniesz, Hornet też szedł. Co? Hornet też szedł. Ale to z ilu na godzinę? Z 50, 60. Oczywiście grupa nam się podzieliła, jadę sam, straciłem się. A, dobra, coś tu stoi.
Nie wiem, co on gadał w ogóle. No ja, za tu gdzie ostatnio i chuj. Albo tu, no. Ty. No i teraz w które ty chcesz jechać? Wybierz sobie. No wprost to. Wzdłuż drogi. O, znowu ten pacjent, patrz! On za nami leci! Nie spodziewałem się go. Dawidkowi przeszło. Dawidek ozdrowiał. Gdzie ty kurwa jedziesz? Nie wyzdrowiał jednak. Ej, on... Jezus, jaki to jest dzban. No patrz, o, to jest Dawidek. Nie no, to jest świetny pomysł jechać i wyhamować do zera. Aby pokazać ci prawdę, że to co na ulicy nie zawsze jest rozważne. Czasem muszę zwolnić, nie można zawsze gonić. Czeka na mnie panna, ona zaraz będzie dzwonić. Martwi się o mnie, kiedy moto lecę ogniem. Rozcinam powietrze, bo marzenia swoje gonię. Prawie to nie klamka, to jeszcze nie jest koniec. To dopiero początek, potrzeba więcej wspomnień. Lecę na moto, na nim jest moje miejsce. Rzucam jedyneczkę i pociągam za lejce. Zastanów się chłopak, czy to jest tego warte. Zamykaj liczbę, ale rób to zawsze zwarte. Gdzie jedziemy teraz? No nie wiem. Chyba do domu. Nawet się wyrobi. No nie wiem gdzie, na strefie i tak nikogo nie będzie. Na Bipika, co? No. Odpalana jest kamera, w górę leci lewa dla każdego rajdera.